chyba jedyny zadowolony po spotkaniu z LKS-em Gorzowice na obiekcie przy startowej 13 Marcin Wróbel. Ja absolutnie nie jestem zadowolony, bo tak naprawdę straciliśmy 2 punkty w tym meczu, a nie zyskaliśmy jednego. I jestem niezadowolony, że znowu tracimy bramkę i odpadają nam komplet punktów. No ale 2 zdobyte gole to swego rodzaju osłodzenie goryczy remisu, dodawszy jeszcze 2 nieuznane gole, trafienie w poprzeczkę. No, było co notować dzisiaj przy udziale Marcina Wróbla. No właśnie szkoda, że pomimo tych 2 bramek nie zyskaliśmy 3 punktów. Szkoda, że to co jeszcze tam gdzieś było, nie wiem, teraz muszę zobaczyć, czy były tam spalone faktycznie, czy nie. Ale szkoda, że też to nie zakończyło się bramką. No i stracimy 2 punkty i musimy się odkuć w Gorzowie. Dzięki serdeczne. Dzięki. No w ostatnich tygodniach żyliśmy, mówiliśmy tylekroć o formie sportowej rekordzistów, co o stanie zdrowia. A propos, jak ze zdrowiem kapitana? Zęby wstawione tymczasowe w trakcie leczenia, także no, taka kontuzja, że przynajmniej można z nią grać i nie przeszkadza gdzieś tam. Pomówmy zatem przez chwilę o spotkaniu zremisowanym 2-2 z LKS-em Gorzowice. Przez długi fragment drugiej części spotkania wydawało się, że dowieziecie komplet punktów. No tak, no myślę, że piłkarsko fajny mecz, bo jedna i druga drużyna chciały grać w piłkę. No, ale na pewno szkoda tego meczu, bo gramy u siebie, chcemy wygrywać. Może trochę za nisko się cofnęliśmy w tej drugiej połowie. Przeciwnik nas może troszkę do tego zmusił, no ale mimo to jest na pewno duży niedosyt. Skąd taka apatia? To może niewłaściwe określenie. Takie jednostajne tempo gry forsowane w pierwszej odsłonie meczu. Ciężko mi powiedzieć, czy jednostajne, bo momentami ta gra była dobra w pierwszej połowie. Może brakło troszkę przyspieszenia tych akcji z przodu, bo przeciwnik dobrze się bronił, stał w obronie niskiej i może ciężko było stworzyć sytuację. Nie udało się to, co powiodło się kilkanaście dni temu w meczu z Kaliną Gubin. Głębokie cofnięcie i próby kontrataków. Tym razem nie przyniosło to skutku. No tak, ale przeciwnik też sobie dzisiaj nie stworzył jakichś tam klarownych sytuacji. Ładną bramkę strzelił Ślosar, gdzieś tam Stadiony Świata. Jako tak o klarownych sytuacji Gorzowice sobie nie stworzyło oprócz tego. Czołówka trochę odjeżdża. No tak, na pewno tego szkoda, bo przede wszystkim u siebie chcemy wygrywać. Na wyjeździe czasami może się zdarzyć słabszy mecz, no ale u siebie no to musi być nasz teren, gdzie nie będziemy oddawać punktów. Jakie rokowania zatem przed starciem wyjazdowym w Gorzowie Wielkopolskim z Wartą? No, Warta na pewno ciężki przeciwnik. No, ciężko się nam gra zawsze w Gorzowie, daleki wyjazd. No ale no, pewnie podejdziemy tak jak do każdego meczu, że gramy o 3 punkty. No.